Nasz dom, dwa światy. Ten tutaj, który się przekracza, otwierając bramkę i wchodząc na nasz podwórek, i ten, z którego oni przyszli. Dwa światy. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej. Dla wielu osób problem oderwać się od pracy. Ja tego problemu nie mam. Z teściem na przykład, jak wiosna jest, robimy coś przy kamieniach, budujemy coś. Często ludzie tutaj przychodzą, rzucam to wszystko, też się denerwuje trochę. Asia wtedy, no już tutaj stół trzeba zastawić i rozmawiamy. Oni widzą w nas luz, radość, inne pojęcie braku czasu. Do domu chyba pójdziemy, bo mnie tutaj można zwiedzać i na podwórku różne rzeczy, bo duch jest ten słynny już w okolicy, jak widać. Czesio się nazywa. Albo po wioskowemu w tym języku prostym to jest czuczoło. To jest dobry, wesoły duszek. Wita wszystkich na wjeździe do Knyszewicz. Jest zrobiony z cementowych takich szmat z lampą na łańcuchu zawieszony, udającej płomień. Z gałęzi gruszy, która miała takie pokręcone kształty. Zamontowałem tą żarówkę ze sterowaniem tych diod, która udaje płomienie. I to na tym wyciągniętym ramieniu tego ducha no przykuwa uwagę. No coś szerokiego ze światłami. Nie, to jakiś bus. Tak? A nie, wojsko. Tak, straż graniczna. No. Duch ma w ręku jedną lampę, ale kiedyś była jeszcze lampa wewnątrz, która była uruchamiana na czujnik ruchu. W nocy, jak są pogaszone światła, to ktoś, kto pijany szedł, to dostałem zgłoszenie, że należy to zlikwidować, bo człowiek aż trzeźwieje ze strachu, jak się środek tego ducha rozświetla. Człowiek jak jedzie, czy idzie na spacerze tutaj, turysta, po kolei domy, tylko mija, idzie dalej. A przy tym to on musi się zatrzymać, żeby chociaż zrobić sobie te zdjęcie, selfie. I już wtedy można ich zagadać, skąd są, jaka jest ich historia, lub poznać naszą historię tutaj w Knyszewiczach. To zapraszamy do domu na herbatę. Zaraz będzie ciasteczka. Dzięki. Posłodzimy miodem naszym. Od pszczółek. Kawa zbożowa. Z kozim mlekiem. Delikatniejsza jest, bo kozie mleko ma ten tłuszcz taki inaczej przyswojalny i on nadaje innego smaku. Dobre. Dobre. Jak zawsze. Koza to jest krowa biednego rolnika. My nie mamy dużo ziemi. Koza była takim optymalnym zwierzakiem, który jesteśmy w stanie wykarmić. No i na początku oczywiście były naleśniki, piliśmy mleko, cieszyliśmy się bardzo, ale w pewnym momencie zaczęło nam zostawać. I nauczyłam się robić ser. Doszliśmy do kilkunastu sztuk i mniej więcej co 2 lata mamy rzut młodych kóz. 2 lata można je doić. No i tutaj mój umysł matematyczny wszedł w paradę z tym poglądem na wsi, że trzeba co roku mieć małe kozy i je doić, żeby ciągle było mleko. Ja sobie przeliczyłem, że koza taka, która urodzi te małe i później rok ma przerwy, to daje może mniej mleka dobowo, ale łącznie, jak się przemnoży ilość dni, które daje, to wychodzi więcej. I z matematyki wyszło mi, że jednak jest lepiej. Później robiąc doświadczenie, czyli dojąc je przez następny rok bez zapładniania, wyszło, że to jest prawda. Takie różne rzeczy, które na studiach liczyłem i lubiłem zawsze tą matematykę, fizykę, przenoszę też tutaj na wioskę. W końcu po wielu latach wziąłem się za rzeczy, które chciałem zrobić w tym domu, czyli przenieść różnego rodzaju automatykę do domu. Czy to oczyszczalni ścieków, czy temperatury, pomiary, bo tutaj temperatura w naszym domu jest mierzona co najmniej na 26 punktach różnych. Od spalin w kominie po temperaturę w piwnicy, gdzie Asia chowa te wszystkie przetwory, więc pipczy co chwilę coś, pyka, bo się załączają różne sterowniki. Stasiu, weź podłóż do pieca. Do płyty. Tak, bo trochę może być zimno. Płyta w domu jest najważniejszą rzeczą. Wiele osób się dziwiło, że my budujemy płytę. Remontując dom na wsi w 2000 roku, ktoś buduje płytę. No kto? Dom na wsi bez płyty jest domem bez duszy. Ten dźwięk wieczorem jest bardzo przyjemny. Płyta to jest rodzaj pieca, gdzie można ugotować obiad, ponieważ ma fajerki. Można wysuszyć owoce, chleb, coś upiec w duchówce i jeszcze przy okazji daje ciepło na dom.
słynny stadion w Sokółce. Tam kiedyś się całe rzesze młodych ludzi spotykało, mimo że nie było żadnego meczu, były oblegane przez wszystkich z miasta Sokółki i okolicznych wiosek, czasami nawet znajomi przyjeżdżali. A Joanna była w takiej grupie, w której najczęściej przysiadywałem. I jakoś tak się zapoznaliśmy, później zaczęliśmy jeździć na koncerty, Basowiszcza, Karantu Hill koło Suwałk. Nie da się go tak wzrokiem ominąć, ponieważ ma takie włosy Einsteina, że no, trzeba zawiesić ten wzrok, choćby nawet z zaskoczenia. Tak, Staś mi bardzo, bardzo podpasował, bo był bardzo wesołym człowiekiem. Był. Joanna zresztą dla mnie w prezencie w którymś momencie zrobiła na drutach taką bluzę. Wyglądałem jak rycerz w tym, bo to taka wersja oczka, taka mini kolczuga jakby. No i miałem do tego pompon taki dorobiony jeszcze z tyłu, który też przeżywał swoje zloty i upadki, bo każdy mi go urywał. Później, żeby nosić to w całości, to nosiłem pompon w portfelu, a bluzę na sobie. Joanna od początku urzekła mnie tym, że ona chce coś tworzyć. Ja lubię ludzi, którzy coś tworzą, czyli umieją zamienić to, co otacza tego człowieka, na coś konkretnego, użytecznego. No i tak Joanna z tej ziemi, no to rodzi ziemia te warzywa, owoce, nitkę dasz dla Joanny i szydełko, to zaraz z tego powstanie jakaś sukienka. Zasłonki przecież w domu porobiła też sama, jakieś obrusy, firanki. Stanisław tworzył bardzo dużo fajnych prezentów. Miał fazę na robienie róż z cyny na kuchence gazowej. Miał taką puszkę od koncentratu pomidorowego. Tam roztapiał tą cynę, robił takie płatki, a później to lutował. Przepiękne to wychodziło, do dziś to mam. Jedna róża, dostałam ją w kostce lodu. I nie widziałam, co to jest. Musiałam czekać parę godzin, aż to się powoli topiło i się ukazywała właśnie ta róża. I jeszcze była poperfumowana perfumami od siostry, pamiętam, Salvador Dali. Metalowa, ale pachniała. Lubię robić takie rzeczy, które po jakimś czasie nawet zadziałają. Tutaj jak tworzyłem z teściem, z wujkiem, kowalem różne rzeczy w tym domu, jak ta płyta właśnie wspomniana, to wcześniej rozebrałem wiele pieców, domy pomagałem rozbierać, nigdy nic nie znalazłem, a zawsze się mówi o monecie jakiejś schowanej, o liście gdzieś tam pomiędzy belkami. Postanowiłem, że jak po nas będą rozbierać te domy, tutaj burzyć to wszystko, bo przecież stare trzeba zniszczyć, nowe niech wchodzi, to i w płycie jest schowany list i flaszka. Piwnicę, co budowaliśmy tam z kamienia z teściem, to też będzie opatrzona takim listem z informacjami przeróżnymi, szeroko. Nawet będzie jedna gazeta zamieszczona, która już dziecko kupiło. Upadek pierogów ruskich czy coś takiego właśnie jest. I tam masa jest takich artykułów, że niech się ludzie pośmieją za te 100 lat z tego, co się tutaj pisało i działo na tym świecie dziwnego. Strych. A zbieramy wszystko. To pieciarnia taka trochę. Mam dwa rodzaje. Czerwona. I cebulka biała. Jest jeszcze czosnek. Wiosenny, trochę mniejszy. A to jest końcówka już czosnka zimowego. Wszystko jest z mojego ogrodu. Tu wisi jeszcze mięta czekoladowa. Cudna. A jeszcze szałwia jest, oczywiście. Krwawnik. Na tapecie jest dziurawiec, ponieważ nie ma słońca, więc można sobie pić i przy okazji wątrobę trochę oczyścić i się uspokoić. Chabry z pola obok, a wrotycz, to idąc ze spaceru, nazbierałam. Jestem po szkole rolniczej. Pracowałam jako kelnerka w zajeździe Zagłoba, ale wiedziałam, że nie w tą stronę nie powinnam iść, ponieważ mnie zawsze ciągnęło do lasu. Ta wolność, że można pójść sobie polem, znaleźć grzyba, znaleźć jagody, jakieś ziółka, to było coś, co ja bym chciała w życiu robić. Wiedziałam, że muszę mieszkać na wsi. To było moje marzenie. No i przy okazji Stanisława. Zajmowaliśmy się rzeczami takimi pospolitymi, jak to w mieście. Praca, do domu powrót. Ja jeszcze przez pewien czas byłem we Wrocławiu, tam w firmie komputerowej pracowałem, później też komputerami się zajmowałem w Sokółce. No i postanowiliśmy, że chcemy na pewno mieszkać na wsi. No i te domy oglądane w okolicy, no nie spełniały wszystkich naszych takich punktów, a ten dom tutaj w Knyszewiczach, no spełniał jeden z najważniejszych warunków. Ocalić od zapomnienia coś, co było z Asi rodziny. Drewniany dom z 1918 roku. Jeszcze moi pradziadkowie budowali ten dom, czyli ja jestem w tym domu raz, dwa, czwartym pokoleniem.
15 lat stał pusty. Dzieci wszystkie mojego dziadka wyjechały do miasta i myśmy się zdecydowali tutaj osiąść. Nie było tu wody, był tylko prąd, stare podłogi, ściany, piece, więc trzeba było wszystko tutaj wyrzucić i na nowo zadoptować. Remont jak się zaczął, to ja chciałem z grubej rury wszystko robić, czyli te ściany, wszystko, podłogi powyrzucać, a Asi tato no chciał tak spokojnie, bo... Nikt nie wierzył, że my tu naprawdę osiądziemy. Już córka nasza była na świecie, miałam 23 lata, a mój mąż 25. Większość osób myślała, że zaczniemy remont, albo że pobędziemy tu miesiąc, a jak się zacznie zima, to zabierzemy manatki i wrócimy do Sokółki. Więc nikt do końca nie wierzył, że my tu będziemy mieszkać. My mieliśmy tutaj zasadę, że jak wchodziliśmy na tą wioskę, no wiedzieliśmy, że będą duże koszty remontu, budowy, bo dom trzeba było rozebrać do końca, podniesiony został z kamieni podnośnikami kolejowymi do góry. Więc od zera trzeba było to robić i mój nawet ojciec kiedyś mówił, że remont czegoś starego to trzykrotne koszty i czterokrotnie dłużej. Czy my podołamy temu, że rzucam ja pracę komputerową, ciągłość finansów dużych i ten remont na nas spadnie? Kredyt to jest uwiązanie, on zniewala strasznie. Tak. Wiemy, że to rozwija też, szybciej można coś nowszego kupić, lepszego i to spłacać. My tego nie chcieliśmy. I postanowiliśmy zrobić to własnymi siłami, plus oprzeć to na rodzinie. Moja mama, Asi, rodzice, oni nas wspomagali, czyli takie kredyty krótkoterminowe albo dłuższe, bez oprocentowania, albo darowizny czasem się też zdarzały. Tylko znowu dzieciom jest głupio nie oddać tego rodzicom, to jest też ich praca. Więc ciągle robiliśmy to na zasadzie takiej na raty, ale nie na raty bankowe, tylko na raty czasowe. Czyli dzisiaj nam starcza pieniędzy na pokrycie dachu, to kryliśmy dach. Później taki oddech, przerwa, rata kolejna, czyli odpoczynek, na zbierane pieniądze i można zrobić szalówkę. I można było zamówić wtedy deski i coś jeszcze. Kryliśmy stodołę pokoleniowo, bo była nasza Julia, córka, my, moi rodzice, Stasia siostra, moja teściowa i tak naprawdę w jeden dzień udało nam się rozkryć stodołę. Różne dzwonki montowałem, nie były słyszalne. Więc zamontowałem dzwonek z kopalni węgla, który jest takim głośnym, donośnym. Tak, kolejny gość. Jak widać, goście non-stop przychodzą. Tak, witamy. Gości witamy. Jest pełno u nas. Stasiu, jak lęczę, tylko przepraszam. Rozruszany już tak, prawie, plecy już chodzą. Ewa to zaprzyjaźnione koło gospodyń wiejskich, z którego właśnie ja często Asia jest korzystam. Nie, Asia jest członkiem i od samego początku jest jako nasza VIP. Proszę. A czy wiesz, że ja nie powinnam? To weź dwa. Brakuje, jak nie powinnaś, to weź dwa. Nie, weź dwa. Brakuje nam tych naszych spotkań. Czekamy na lepszą porę roku, bo nasza siedziba jest nieogrzewana. No, trochę byśmy podziergały. Podziergały albo kartacze zrobiły? A może kiszkę ziemniaczaną? Te kartacze, które były w lecie, to były przepyszne. Rekordzista podobno 7 zjadł, ale to jest niemożliwe, bo to wiecie, kartacze to 1-2 porcje. Koło gospodyń wiejskich w Łapiczach. Łapiczanki. To niewielkie, bo u nas jest tam mało, poza tym bardzo rozrzucone jesteśmy. To są dwie doliny. Tak się tam spotykamy same dla siebie. Najstarsza pani Zosia ma 85 lat, a najmłodsza no to tak 17-18 mniej więcej już. Jeździliśmy też na różnego rodzaju konkursy, do Szepietowa na galę serów. A Asia dostałaś nagrodę, w czym to było? Na perle. Wyróżnienie za tradycyjny chleb domowy na zakwasie, który Asia robi już ponad 17 lat. Właśnie dzwoni pani Stasia, seniorka z klubu. Stasieńka, już jadę do ciebie, kochanie, jadę. Dobra, dobra. Ja lubię taki z mocno wypieczoną skórką i taki delikatny, że mówię, ta Asia, no to już po prostu cudawianki. Dziękuję ślicznie. Trzymajcie się, Stanisław, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pa, pa, dzięki, Asia. Od nas często się wychodzi długo z domu, ciągle zagadujemy i nas zagadują. I jak ktoś trzyma chleb w papierze, to my każemy zawsze odłożyć go jednak na wszelki wypadek, bo się kurtka potłuści, tyle to będzie trwało wyjście, żegnamy się 20 razy, ciężko jest się nam pozbyć gości i my też nie chcemy, żeby oni szybko wychodzili. My lubimy posiedzieć, pogadać, bo wtedy odpoczywamy też od pracy. Goście w domu to nasza przerwa. Fajnym wydarzeniem było to, jak przyjechał pan ze Stanów, Wade, który przywiózł swojego 96-letniego dziadka i ten dziadek bardzo świetnie się dogadywał ze Stasiem, ponieważ on był krótkofalowcem i Stasiek jest krótkofalowcem i on tworzył Radio Wolną Europę, więc miał bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i ja nie powtórzę, bo ja nie rozumiałam, o czym oni mówią.
helikopter leci wojskowy. Wojsko kontroluje. Bardzo blisko mojego masztu przelatuje, krótkofalarskiego. Chcemy, żeby naszym dyrektorem, szefem były 4 pory roku. I tutaj na wsi to się bardzo fajnie sprawdza. Te 4 pory roku rządzą nami. Zimą odpoczynek taki lekki, później to lato, żniwa jakieś się pojawiają, trzeba sąsiadowi pomóc. To napędza ten taki cały cykl roczny. Warzywa są zbierane zaraz po wakacjach, znoszone do piwnicy. Mleko mamy na bieżąco, bo koza daje cały czas. Jajka też do kurnika można pójść powybierać. I z kosztów stałych zostają tylko tak naprawdę rachunki. Plus to, co się chce kupić. No i tu wchodzi problem moich pasji, czyli stare mierniki, różne takie rzeczy. No muszę się u księgowej Joanny pytać, czy mogę wydać w tym miesiącu pieniądze. A Stanisław, nazywa się Stanisław Okazja, bo on wiecznie znajdzie jakąś okazję. Kolega jeździ na złom często i mało kiedy trafia. Na perełki takie, które ja wygrzebię, no co tydzień mogę jeździć i zawsze mi coś odłożą, bo mam dużo znajomych na złomach. Stanisław powiedział złom. U nas się nie używa słowa złom. Na złom się mówi Eldorado. 40 lat miernik ma. Przywiozłem ze złomu, nie musiałem nic zrobić w nim poza oczyszczeniem i on działa. Z pięknie zaprezentowaną skalą stasiemki, którą przycisk przewija. Jednym z takich mierników, który przywiozłem, to był analizator stanu sieci. I godzinę wcześniej już było widać, jak mruga światło. Miernik wykazał to od razu. Ja już przewidziałem wtedy, że nam zabiorą prąd. Nie jest to trudne, bo w naszej wiosce często brakuje prądu. No i miernik wcześniej już powiedział mi, że muszę iść agregat przyszykować do uruchomienia, żeby nie zmarnować ciasta na chleb. Jak na przykład przyjedzie jakiś znajomy, żeby zmierzyć, co się popsuło w samochodzie. I mam nowoczesny miernik cyfrowy, to jeżeli mogę, to tylko biorę te stare. Pomimo tego, że większe, ciężkie, gorzej się ich używa, i to w dzień nawet wolny od pracy, ja wtedy naprawię. A mechanik, taka zaproszona osoba skądś tam, nie dość, że zedrze pieniądze, to i tylko w dni robocze przyjedzie. Pamiętaj, Joanno, o tym. No i komentarzem jest tylko śmiech. Tak właśnie żona załatwia. A wy wyjedziecie, ja będę ze wszystkiego rozliczony. Słońce wyszło i fotowoltaika naprodukuje trochę nam prądu dzięki temu, bo mamy panele na dachu. Jeszcze ta samowystarczalność to też jest tutaj cała seria urządzeń, które a to oszczędzają energię, a to produkują ją. I wiatrak, który grzał też wodę ze sterownikiem. Ja lubię to automatyk. Przeróżne takie urządzenia ułatwiają życie i też robią je tańszym jednak. Szkoda, że słuchacze nie czują tego smaku właśnie sera koziego. To trzeba przyjechać do nas spróbować i chleba, i sera. Wtedy będzie smak 3D, radio będzie wtedy. Dzień zaczynamy od tego, że musimy oporządzić te, jak to się mówi, zwierzęta, czyli nakarmić, wydoić kozy. Później jest przerwa na to, żeby zjeść śniadanie. Później się przychodzi tutaj i z Joanną mamy taką tradycję. Myślimy o tych wszystkich ludziach w mieście przy kawie zbożowej. My sobie wtedy siadamy, a oni właśnie ruszają z tą machiną całą, która tam gdzieś w mieście funkcjonuje. Od fabryk, małych przedsiębiorstw, aż po urzędników. Po tym czasie mamy do zrobienia jakieś takie codzienne obowiązki. Siadamy później do obiadu. Czasem się nam zdarza właśnie ten obiad jeść przy agrobiznesie. Jak prawdziwy rolnik musimy wiedzieć, co się w tym świecie dzieje ze zbożami. Chociaż małe gospodarstwo, ale lubimy oglądać te zmiany cen. Joanna mi coś zleca, żebym właśnie udowodnił, jak te mierniki wykorzystać. No to ja tam jakieś rzeczy staram się naprawiać. I zaraz jest zachód słońca, przynajmniej zimą. On szybko następuje. Śpimy, wstajemy i niby cykl się zamyka i jest ciągle ten sam. Niby w mieście też się cykle powtarzają, ale my tutaj możemy się od tych prac oderwać. To jest coś, czego nam zazdroszczą te tak zwane mieszczuchy, którymi kiedyś też byliśmy. Oni wychodzą z podziwu, że pracy na tej wiosce jest dużo, ale my się za każdym razem możemy oderwać, jak tylko ktoś do nas przyjeżdża, możemy zrobić pauzę w tych obowiązkach. I nie ma problemu. No, kozy wydoić trzeba w jakimś określonym czasie, ale reszta rzeczy można przepchnąć, na chwilkę odłożyć i możemy się zająć gośćmi, których u nas na podwórku jest ogrom. Tu często przed bramą stoi taki rząd samochodów i te dni nie są takie same. Zimą jeszcze jest fajnie, ponieważ można wyjść na długi spacer. Nie musimy się śpieszyć, bo nie ma aż tak dużo obowiązków, więc z koleżankami sobie wychodzimy na 2-3-godzinny spacer, czasem w mrozie, czasem w dużym wietrze, ale to jest taka przyjemność niesamowita. Kiedy wiesz, że możesz iść i nic cię nie ogranicza. Chyba wolność znaczy na cieszenie się z życia. Celebrowanie każdego dnia i spełnianie swoich pasji i hobby.
siedzę przy robótce 3 godziny, to szydełkuję i słucham książki. I czytam, można powiedzieć. Tak. To jest no, warsztat taki w stodole. Tutaj mam mierniki, które próbuję ocalić ze złomu przed z tym zmiażdżeniem. Z Eldorado, jak to mawia mój znajomy. Stary motor, właśnie tutaj jest 56. Avo Simpson, na wał kardana. No nim jeździłem do pracy, przed samym małżeństwem. No i na końcu z 38 roku Peugeot 202. Staruszek, ale udało mi się rozłożyć i złożyć silnik, jest uruchomiony. Są kluczyki zapasowe w postaci korb. 50-60 cm z tą rączką, no będzie. Moja żona zawsze się bała, że na skrzyżowaniu, jak się nam to kiedyś zatrzyma, jak już w końcu ja to wyremontuję, to będzie obciach, bo wszyscy będą trąbić, a ty wyjdziesz z tą korbą, żeby to uruchomić. To człowiek oddawał, bo powiedział, że to się zmarnuje u niego już. To służyło do wiercenia otworów, tylko ta wiertarka miała tak zwany posuw, czyli tutaj to wiertło automatycznie było wciskane w materiał, co było rzadkością. I jak kowal taką wiertarkę miał, no to rządził w okolicy, jak ja mówię. No nie chcę rozmawiać. One się ustawią teraz, bo też ważna jest kolejność. Ja często donoszę 2 razy wiadro z wodą dla kóz, ponieważ one mają swoje zasady, która pierwsza pije. I reszta jakby, o, już się właśnie napręża, bo chciała tamta, tylko ruszyła głową, już dla niej to jest źle. Ona już się nie może napić wtedy wody. Wielokrotnie w ciągu dnia ustalają, czy dalej ta rządzi. Oto jest właśnie ta szefowa, idzie do niej, ta biała. O, zagadała. Co chwilę musi być sprawdzane, czyja głowa mocniejsza z tymi rogami. No niestety. Automatycznie o wschodzie i o zachodzie słońca otwierała się klapa i kury wychodziły. Tylko no problem, lis przyszedł i 30 kur nam zamordował, no niestety. Mój błąd, nie zamknąłem na klucz kurnika, wskoczył na klamkę. Klamka uległa temu lisowi i on już zrobił swoje. A tu jest piwnica nasza z kamienia. 4 lata z teściem robiliśmy właśnie tą całą nadbudówkę od praktycznie dołu takiego dziury w ziemi. Wszystko z kamieni zrobiliśmy we dwóch. Zwoziliśmy te kamienie z okolicy. Większość pracy to jest ręczna praca. Na tym kamieniu jest wykuty rok 1865. To jest data urodzenia Asi, tego pradziadka Josifa Jaroszewicza właśnie, JJ. Pomagał mi teść, też jest JJ, Jerzy Jaroszewicz. Jan Jurkiewicz, sąsiad, dał trochę kamieni. I moją żonę Joannę wymieniłem 2 razy, bo dobre obiady robiła, jak to budowaliśmy. Więc jest tutaj z panieńskim Joanna Jaroszewicz i Joanna Nicewicz z moim nazwiskiem. Jest też moja córka Julia Nicewicz, bo przyniosła 2 kamienie i ja na końcu Stanisław Nicewicz. W tych napisach końcowych, jak ja to nazywam. Drzwi są z Ciechanowca, 150 lat, drewniane, uratowane od spalenia, bo ten pan tam chciał to przerobić na opał. To takie drzwi właśnie udało się znaleźć. No kot, o to może ten. No i te zaokrąglenie, które powoduje, że jest ciekawszy kształt schodów, to jest stworzone na zasadzie zdania, które też znowu wujek Kowal dla mnie mówił. Jak chcesz coś robić, to rób kształty kobiece. Czyli te zaokrąglenia, krągłości. Nawet jak coś będzie takie durne w użytku, to chociaż będzie ładne. Więc tutaj ta piwnica nie mogła mieć prostego zejścia, tylko to jest zaokrąglenie. Ten sufit też w łuku taki. Tu uwaga na głowę. I tu są zapasy dla naszych kóz. One tutaj pewnie zaraz będą próbowały schodzić, ale tutaj wygonimy. Buraki, dynie, plus zboże. Tu połowa sufitu była zawalona i ta stara 1865 to jest właśnie ta glina z wapnem między kamieniami. Połowa stara, starsi ludzie to naprawdę mądrzy inżynierowie. Tu jest sucho. A w tej nowej części, którą większość osób mi radziło, żeby oprócz kamieni zalać betonem, jest pokryta kropelkami wody.
8 stopni praktycznie cały rok, więc dobrze się warzywa przechowują. Buraki potrafią być twarde jeszcze w lipcu. Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Dwa światy. O swoim domu opowiadali Joanna i Stanisław Nicewiczowie.